to są żary? Jako pierwszy jesteś chyba, tak? Nie? A gdzie reszta? Ile kilometrów? Ojej, za 44 miało być. Jak samopoczucie? Oj, bolą nogi. Tylko nogi? Tak, tylko. Jesteś nogi. Jako drugi? Tak? Tak. No dziękuję, cieszę się. Żary? Jako trzeci. Co? Jako trzeci jesteś. Naprawdę? Tak. Nie, no tam była więcej? Nie ma, jako trzeci dochodzi dopiero. Cały czas Nowosól dochodziła. Zjadzenia już?
Tak ma być, słuchajcie. Po prostu rewelacja. Wdzięczność moja ogromna. Zobaczcie, jesteśmy, myślę, w wyjątkowym miejscu, bo po trudach Drogi Krzyżowej doszliście nigdzie indziej, jak tylko do Jerozolimy. To miejsce od 400 lat, słuchajcie, nazywało się Jerozolimą i do dnia dzisiejszego się nazywa, ze względu na replikę Bożego Grobu, która tu jest. Jeden do jednego, taka sama jak w Jerozolimie. I pielgrzymi, którzy od 400 lat tutaj przybywają, tak jak pielgrzymi w Jerozolimie, otrzymują te same odpusty, te same przywileje, co pielgrzymi w Palestynie, w Jerozolimie. Więc Boży Grób jest naszym symbolem życia. I my do tego życia dążymy, my tego życia pragniemy. To życie jest dla nas istotne. Dlatego Chrystus daje nam ten Boży Grób jako symbol życia, symbol zmartwychwstania, bo tam nie ma Chrystusa. W Ewangelii anioł mówi do niewiast: on jest pusty, nie ma go tutaj, on zmartwychwstał. I dlatego my też, zobaczcie, po takim całonocnym trudzie przyszliście tutaj, byście usłyszeli, że tu jest życie, że tu go nie ma, że jest pusty, że ten trud się opłacił, że ten trud się opłacił. Za chwilę wejdziemy do tego Bożego Grobu, będzie czas na modlitwę. Namaszczę was olejem nardowym, olejem zmartwychwstania, tym samym, którym było namaszczone ciało Pana Jezusa. Ten olej przypomina nam właśnie życie, przypomina nam zmartwychwstanie, to wszystko, co jest ważne. Bo Pan Jezus, jak wchodzi do grób, on przełamuje wszelkie nasze słabości, nasze grzechy, nasze niedoskonałości. To wszystko, co sprawia, że my jesteśmy gdzieś tam mocno przytłoczeni w naszym życiu. Dlatego on zaprasza nas do tego miejsca, byśmy tu nabrali siły. Siły, by ten zapach stał się zapachem zmartwychwstania, a pokonał to wszystko, co w nas jest po prostu naszą śmiercią, naszym grzechem. Czyli nasze upadki, nasze niedoskonałości, nasze zranienia. To wszystko, co sprawia, że my nie czujemy się nieraz wolni. Zapraszam was do środka. Вижу.
Pieczęci, połamane regle. To, co zabezpieczało grup, wypchnęliśmy z Mefisa, żeby nie wstał. Żeby pokazać, że wiara w Jezusa nie ma żadnego sensu. Jezus złamał wszystkie schematy.
kolor różowy grobów trochę nawiązuje właśnie do poranka z Zmartwychwstania. Mówią Pismo Święte, że Jezus przyjdzie jak słońce schodzące z wysoka. I właśnie tym słońcem staje się dzisiaj dla Was, dla nas, kiedy kończycie ekstremalną drogę krzyżową. Ale nie kończycie krzyżem, kończycie symbolem Zmartwychwstania. To jest bardzo ważne. Tutaj nie patrzymy na górę, tutaj patrzymy na górę. Grób patrzymy w górę. Nie. Patrzę na Chrystusa Zmartwychwstałego. Dlatego kiedy patrzymy na wieżę kościoła, na wieżę kościoła, symbol Zmartwychwstania, na wieżę kościoła,